Ty też marzyłeś o tym, żeby mieć idealnie wyrzeźbiony kaloryfer na brzuchu albo mówić biegle 6 językami? Jeśli tak, to świetnie, jesteś bardzo ambitny. Natomiast ja nie chcę mieć ani kaloryfera, ani znać tych 6 języków, bo idzie za tym za wysoka cena, której zwyczajnie nie chcę płacić. Wolę moje zasoby przeznaczyć na coś zupełnie innego. I o tym paradoksie będzie dzisiejszy odcinek. Zapraszam. To dość oczywiste, że zasoby, które mamy, są ograniczone. Chodzi mi przede wszystkim o czas i pieniądze. Czas ograniczony przez to, ile trwa nasza doba, ale też przez to, ile trwa nasze życie. Osobiście uważam, że czas jest dużo cenniejszy od pieniędzy, głównie dlatego, że pieniędzy zawsze można zarobić więcej, a czasu, który już upłynął, nigdy nie będziemy w stanie odzyskać. Bez względu na to, jak wygląda twój styl życia i co robisz na co dzień, podjąłeś decyzję o tym, jak inwestujesz swój czas. Niestety w przypadku większości ludzi ta decyzja jest raczej dziełem przypadku niż dobrze przemyślanych postanowień. A jak jest u Ciebie? Czy aby na pewno nie gonisz za celami, za które w praktyce wcale nie chcesz płacić? O co w ogóle chodzi mi z tą ceną? O to, że większość celów, które sobie wyznaczasz, ma znacznie większą cenę, niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Weźmy pod lupę kaloryfer na brzuchu. Jeśli taki jest Twój cel, to jego koszt to nie tylko kilka miesięcy ćwiczeń i odpowiedniej niskokalorycznej diety. To może byłoby wystarczające, żeby osiągnąć taki wygląd na chwilę. Ale jeśli chcesz mieć kaloryfer na brzuchu na stałe, to cena jest abonamentowa. Musisz cały czas dbać o to, żeby naprawdę intensywnie ćwiczyć i odpowiednio się odżywiać. Czy jesteś gotowy zapłacić taką cenę? Może jesteś, nie wiem, ale warto mieć tego świadomość. Podobnie jest z nauką języków. Poświęcanie godziny dziennie przez cały rok pewnie sprawi, że przyzwoicie nauczysz się dowolnego języka, ale czy zdajesz sobie sprawę, że potem musisz go ciągle używać, żeby jego znajomość nie przepadła? Bo jeśli nie, to po paru latach będziesz bardzo niewiele pamiętał. Znowu nie twierdzę, że nie warto się uczyć języka, ale warto dobrze przemyśleć tę decyzję i zastanowić się, czy nauka trzeciego języka nie będzie gorsza niż na przykład nauka programowania czy marketingu. Oczywiście są czynności, które bezwzględnie są warte zapłacenia ceny abonamentowej, na przykład zadbanie o zdrowie i zapewnienie sobie minimum 30 minut intensywnego ruchu w ciągu dnia. Albo dowolna inna czynność, która jest zgodna z Twoimi wartościami i planami na życie. Ale podstawą wyznaczania sobie celu jest zastanowienie się, jaka jest prawdziwa cena tego postanowienia i czy na pewno chcę ją zapłacić. Warto spojrzeć też na to jeszcze z innej strony. Czy oglądanie telewizji, seriali, wielogodzinne przeglądanie Facebooka jest warte ceny, jaką za to płacisz, czyli Twojego czasu? Czy nie lepiej zainwestować ten czas w coś zupełnie innego, na przykład czytanie książek, spotkanie z przyjaciółmi, uprawianie jakiegoś sportu albo w cokolwiek innego? Czy to nie dałoby Ci jakiejś lepszej rozrywki? Konkluzją tego krótkiego wywodu jest to, żeby bardzo świadomie spojrzeć na to, jak wygląda Twoje życie i na co codziennie poświęcasz czas. Gdzie będziesz za 10 czy 20 lat, jeśli cały czas będziesz tak żył? Jak będzie wyglądało Twoje zdrowie? Albo Twoje finanse? Świadome projektowanie swojego życia w praktyce może być dużo łatwiejsze niż Ci się wydaje, ale tylko pod warunkiem, że masz nowoczesną wiedzę o tym, jak do tego podejść. Jeśli czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu i sprawić, żeby każdy Twój dzień przybliżał Cię do wyznaczonych celów, to zapraszam Cię do skorzystania z mojego sztandarowego kursu Rok Zmian. To obszerny kurs, w którym niemal za rękę, małymi krokami pokazuję Ci, jak przyjemnie i bez zmuszania się do czegokolwiek wprowadzać do Twojego życia trwałe zmiany. Jeszcze tylko do końca sierpnia masz możliwość zapisać się na pierwszy miesiąc kursu Rok Zmian za symboliczną złotówkę. Później cena rośnie do 47 zł. Żeby sprawdzić, czym dokładnie jest ten kurs i wziąć w nim udział, wejdź na stronę rokzmian.pl. Do zobaczenia. Robert Marchel.